Jest. Długo wyczekiwane. Nareszcie pojawia się w tym roku nowy obiektyw od firmy Sigma. Jest to Zoom 7200 DGDN-OS. Ja nazywam się Piotr Michalak, zajmuję się fotografią oraz filmowaniem. Dzięki uprzejmości firmy Sigma mam okazję przetestować ten obiektyw oraz podzielić się z Wami wrażeniami, jak z tym obiektywem się pracuje. Na początek kilka najistotniejszych według mnie danych technicznych. Więc tak, waga jest to 1335 gram, 20,5 cm wysokości, filtr 77 mm, ostrzenie na 70 mm jest to odległość 60 cm, na 200 mm jest to 100 cm. Ten film nagrywam jeszcze przed główną sesją. Na obecną chwilę miałem okazję tylko chwilę przetestować w warunkach nocnych ten obiektyw i jedyne co mogę powiedzieć tak na szybkie wnioski, to autofokus jest rewelacyjny. Mam nadzieję, że większą ilością informacji będę mógł się z Wami podzielić po sesji zdjęciowej, na której backstage zapraszam Was właśnie teraz. Jesteśmy już po sesji i chciałbym chwilę omówić kilka zdjęć, które udało nam się zrobić. Niestety warunki pogodowe nie pozwoliły nam na dłuższe testy w plenerze, ale były wystarczająco długie, żeby mieć możliwość oceny, jak pracuje się z nową Sigmą 7200. Dla jasności tylko dodam, zdjęcia, które pokazuję na nagraniu ekranu, są to surówki prosto z aparatu. Kilka zdjęć, dwa lub trzy, zostały tylko delikatnie skorygowane w Capture One, ale są to zdjęcia studyjne, które będą w dalszej części filmu. A teraz o sesji i zdjęciach, które udało nam się zrobić. Na duży plus plastyka obrazu. Przy 200 mm kompresja i rozmycie tła jest rewelacyjna. Delikatne kocie oczy, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, wyglądają przynajmniej dla mnie bardzo, bardzo dobrze. Kolejnym dużym plusem trzeba wskazać autofokus. Wykorzystany nowy podwójny silnik HLA. Jest on wykorzystany pierwszy raz w tym obiektywie i naprawdę widać różnicę w stosunku do poprzednich obiektywów. Szybko, celnie na filmie widać, jak łatwo znajduje oko modelki. Nawet gdy modelka była do nas tyłem, wystarczyło, że odwróciła się do nas profilem i od razu to oko bliższe obiektywowi zostało znalezione. Sesja ta była przeprowadzona może nie w ekstremalnych, ale w dosyć trudnych warunkach, mokro-wilgotno. Oczywiście obiektyw jest też uszczelniany na wypadek wilgoci i kurzu, więc jeszcze bardziej ekstremalnych warunkach niż te, w których ja miałem okazję go testować, też da sobie radę. Dużo przycisków programowalnych, przełącznik zakresu fokusu czy klikalny ring od przesłony jest także dużym plusem, jeżeli chodzi o obiektyw. Jak wspomniałem, z powodu pogody sesja w plenerze była skrócona, ale nadrobiliśmy to u mnie w studio. Była okazja sprawdzić, jak zachowuje się obiektyw przy sesjach hajki, gdzie dość spora ilość światła jest błyskana prosto w obiektyw. Mimo takiego setupu oświetleniowego, co widać na filmie, kontrast został tych zdjęć zachowany. Zdjęcia są mega ostre, a mając do dyspozycji zoom, mogłem wygodnie usiąść w jednym miejscu i łapać kadry od szerszego portretu po zdjęcia bardzo ciasne. Mimo że jest to 70-200 i 2.8, to jest to stosunkowo kompaktowa konstrukcja. Wewnętrzny zoom także jest dużym plusem, szczególnie przy filmowaniu. Na jednym ze zdjęć można w odbiciu oka zobaczyć dosyć sporo detali, wliczając to portrety dwóch modelek, które wiszą u mnie na ścianie. Może uda mi się z Sigmą ustalić nagrodę dla tego, kto pierwszy poprawnie wskaże, które to modelki widać na zdjęciu. Obie sesje były fotografowane aparatem Sony A7 R4, który już jest kilka lat na rynku, a mimo to ostrość łapał bez problemu. Przy puszkach nowszych jak A7 Mark IV, czy A1, czy A9 będzie to na pewno jeszcze lepiej pracowało. Nie będę już wspominał o najnowszym A9 III, gdzie tam po prostu może być kosmos. Komu może przydać się ten obiektyw? Generalnie myślę, że jest to obiektyw dla każdej osoby, która poważniej zajmuje się fotografią, przynajmniej profesjonalnie, półprofesjonalnie. Myślę, że on sprawdzi się także w filmowaniu ze względu na zewnętrzny zoom. Ułatwi to dosyć balansowanie na gimbalu. Minusy tego obiektywu. Można zwrócić uwagę na wagę tego obiektywu. Jest on 300 gram cięższy od Sony
7200-2, ale osobiście dla mnie, gdzie ja bardzo dużo pracowałem z Sigmą 105-1.4, która jest znowu 300 gram cięższa od tego obiektywu, nie było to dla mnie żadnym wyzwaniem, nie było to żadnym problemem dla mnie. Skoro wystawiłem taką laurkę, rodzi się pytanie, czy sam taki obiektyw zamówię. Jeżeli obowiązki służbowe mi pozwolą, jeżeli będę akurat na miejscu, to myślę, że w okolicach 7 grudnia o godzinie 9 będę czekał już pod siedzibą Sigmy na odbiór tego obiektywu. Jest to model przedprodukcyjny, ten, który ja testowałem, więc myślę, że modele, które wejdą już do sprzedaży, będą jeszcze poprawione z jeszcze lepszym autofokusem. Także tutaj naprawdę z mojej przynajmniej strony nie ma nad czym się zastanawiać, ten obiektyw zamówię. Chciałem szczególnie podziękować Klaudii za to, że pomogła mi w realizacji tej sesji zdjęciowej tego filmu i oczywiście Sigmie Polska za udostępnienie tego obiektywu. Mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu pomogłem Wam w podjęciu decyzji, czy będziecie zainteresowani tym obiektywem. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie, dotrwanie do końca i mam nadzieję, do zobaczenia. Dzięki.